Także proszę Państwa, osiedle Gocław, Wilga, Orlik, to wszystko jest tam za promenadą, a w sumie promenada podobnie zachowuje się jak King Cross Praga, bo można tędy przejść. Zapraszamy serdecznie Państwa, no i że te buziaczki przesyłamy, ale proszę jeść kacki. Promenada, ona wyglądała inaczej, teraz takie pudło zrobili, właściwie to nie wiem po co. Tam były działki, proszę Państwa, ja na tych działkach z Tereską Korycką żeśmy szalały, wszędzie tam wzdłuż, bo to jest wzdłuż ulicy Ostrobramskiej, wszędzie, proszę Państwa, działki, ulica Ostrobramska. Gdy nadaje nasze radio, to KFM w roku Cheetah Barbie Baby Langstrom Extra. W tych blokach tysiące obiadów zjadłam przy ulicy Ostrobramskiej, choćby u Krysi Domańskiej, wszystkie głosiłam po tysiąc kroć. A tutaj tego nie było, promenady w ogóle wtedy nie było, potem była. Mnie to nie interesowało. Jakoś tak patrzę, co to ta promenada? To są sklepy, gdzie ludzi nie ma, gdzie nikt nic nie kupuje, bo Polska a jest biedna. Ale jeżeli by oni gdyby nie obchodzili tych imienin, urodzin, to by sobie zaoszczędzili, ale że tu nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani w ogóle ludzi wiary, no to nie oszczędzają, pieniędzy nie mają. Gdybyście Państwo chcieli się przekonać, jaki jest religijny przekrój, religijny przegląd, przekrój Warszawy, to wystarczy pojechać w tę stronę, co kamera teraz pokazuje. Nawet może tam widać gdzieś Pałac Kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy tutaj ulicą Ostrobramską, ale 520 pięknie jedzie. 520 serdecznie Państwa zapraszam. A tam na Marysinek, na Marsa, tam też Świadkowie Jehowy, daleko, daleko w lewo, na Marsa, ogromne hale na Marsa Świadków Jehowy, ale to Świadkowie Jehowy tu w Warszawie nie są, bo tu w Warszawie, jak za nami jest daleko w centrum tu Warszawy, ogromnej wsi, Wiocha, ogromna dziura, Pałac Kultury Stalina i Lenina, to on wytycza trendy ateizmu. Mało kto wierzy, mało komu opłaca się chodzić do swojego kościoła rzymsko-łacińskiego, rzymsko-katolickiego. I ludzie łażą po tych sklepach. Teraz im zamknął i bardzo dobrze robią. Niech linia Mysia wie, że trzeba się więcej modlić. No oni się modlą, wiecie Państwo, i tak nie do tego, co trzeba. No bo Świadkowie Jehowy modlą się do Jehowy Boga przez Jezusa Chrystusa, do Jahwe, przez jedynego pośrednika.